Ty! Oskarż o kradzież, złapałeś mnie, policja już w drodze. Nie, będziesz mi tutaj karmy dla kotów kradł. A co kurde, widać, że w dresach przyszedł, to tylko p***dalać. Szybko, gdzie policja? Brać Polaka. A co, już trzeba mieć tupet, żeby przychodzić do sklepu zoologicznego i karmy dla kotów p***dalać. Do roboty byś się wziął. Szybko, panie policjancie. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Czy koty polują na króliki? Nie wiadomo w sumie. Pewnie polują, nie? Miał Munch Delights. Jest. Dobra, idą klienci. Juan, uśmiechaj się, żeby jak najwięcej kupili. Bierz sobie koszyk, byku. Tak, tak. Jaką mamy atrakcyjność? Cały czas 10%? To słabo. A jakie mamy opinie? Jest w porządku, mogło być lepiej, jednak nie narzekam. Ty, to chyba jakieś boty my tutaj kupiliśmy do wystawiania tych opinii, bo wszystkie są takie same. A, dobra muzyka z windy. Ale kupować, kupować! Zarabiać mi pieniądze, szybko, szybko! Ale są fajne te torby, ty, te koszyki. No, jak oni wszyscy coś kupią, będzie rewelacyjnie. I oni co, jak im się zapełni ten termometr, to oni wtedy się decydują na sprzedaż, zobaczmy. Ta już prawie ma, znaczy ten prawie ma. Ta, no, oni muszą się jakby tak zastanowić. Witam, szukam Kitty Palet Kurczak, czy możesz mi pomóc? Za mną, cymbale, chodź. Patrz, tu masz kurczaczka. Chicken, chicken, tutaj. Zaba, hopie. Zaba, tu, tu, tu. Proszę bardzo. Dostałem poziom, nie wiem w czym, ale dostałem. Co to jest za poziom? Co mi to daje? O 13% atrakcyjności nam już wzrasta, bardzo dobrze. Gdzie jest ten mój poziom? Czekaj, nie widzę tutaj nigdzie mojego poziomu. Miejsce w magazynie, usługi, kandydaci. Tu jakieś tam pierdolety, no, 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 sprzątacz tego typu. Ustaw kolor stroju pracownika. Hej, czemu ci się kolor nie zmienił? Żądam zmiany koloru, natychmiast. Na kasie. Ustaw na wszystko. Zatwierdzam. Może on dopiero jutro jak przyjdzie. Bo teraz już przyszedł, to nie zmienił tego fartucha. Będzie akwarium, będzie dział wędkarski. Znaczy taki bardziej dział rybkowy, nie? Jakieś gupiki, coś. Welony. Jakie są jeszcze rybki akwaryjne? Gupiki, welony, glonojady. Ej, tyle pamiętam. Co się dzieje? Co się dzieje? O, króliczki nie miały tego jedzenia. Pogłaszczę was. Piranie. Nie no, piranie do akwarium to chyba tak średnio. O, te, no. Neonki. Neonki też miałem, no, w akwarium za dzieciaka. Neonki, gupiki, welony, glonojady. Wszystko miałem. Skalary też miałem, no. Bojowniki też, no, też miałem bojowniki. Bojowniki to kurde wredne były, bo atakowały inne rybki, gnoje. Chciałem mieć znowu rybki, bez kitu. Za dzieciaka miałem. Czego ty chcesz znowu? Witaj, szukam wędka dla kota z piórkami. Czy możesz mi pomóc znaleźć? Chodź. Chodź, gościu. Tu, zobacz. Zaba. Zaba na to. Ono tu. Ono tu, hopie. Zaba. Zaba, jaki towar. Widzisz? Tu. No, proszę bardzo. Mam brudzum tu wszędzie. Chciałem mieć znowu rybki, pod tym względem, że... Ale jakbym miał mieć rybki, to bym chciał mieć takie giga wielkie akwarium. Wiecie, jak wchodzicie często, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii, to często z jakiegoś powodu... Albo o, jak w Hitmanie w jednej misji było, ale też w takich chińskich knajpach mają takie gigantyczne, wielkie akwaria. Że wchodzisz i cała ściana jest praktycznie takim akwarium, nie? I tutaj, no, bez kitu, takie coś to ja bym chciał mieć. Bruma by miała telewizję do oglądania przez to. Szybko, Juan, szybko! I czemu ja mam mniej pieniędzy? Ja nie zarabiam, ty! Juan, za dużo ty kosztujesz! Zaczynałem $400, teraz mam $200! Juan, zwalniam cię zaraz! Jesteś bezużyteczny! Wszystkie ściany w kiblu jako akwarium, łącznie z kabiną prysznicową. Z tyłu w kadrze, no, kurde, takie akwarium. A to chyba bym musiał najpierw mieć oglądalność na poziomie jak Kaisenat, żeby na coś takiego sobie pozwolić. Kasa samoobsługowa jest droga. A nie zobaczę teraz, bo... No właśnie, bo mam sklep otwarty. Więc to dopiero jak się dzień skończy. Druga ta by się przydała. Chyba drugą kasę będzie trzeba tu zorganizować, wiecie? Tak coś mi się wydaje. Chyba będzie trzeba tutaj na przykład postawić drugą kasę. Albo nie, kasy to powinny być obok siebie, wydaje mi się. To będzie trzeba przesunąć, tutaj dać drugą kasę i na dwie kasy, bo zobacz, tutaj ludzie czekają. Czego ty chcesz, babo? Kizzy kurczak? No tu masz, tu. Proszę bardzo. Oczy z tyłu głowy, panienko.
W UK koszt akwarium takie 1000 litrów to kwota około 12 tysięcy funtów? Co k***wa? Nie, dzięki. O, dobra, już nie chcę mieć rybek. No już p***le te rybki. P***ane w te rybki. 12 tysięcy funtów. To ja bym musiał mieć rzeczywiście urodziny co miesiąc, żeby to kurde miało jakiś sens. Brudno, króliczką, wyczyść. Dobra, czysto. I jedzenki. Jedzonko, napełnione. Nie, no dobra, coś tam zarabiamy, ale bardzo mało. Co to jest? Ty coś upuścił, ty. Co się kończy? Tak patrzę. Nie no, jeszcze jest ten towar, nie? Jeszcze tego towaru mamy. Bo ja w sumie źle zrobiłem, że tak wszystko wyładowałem. Powinienem mieć jedną półkę do każdego towaru, żeby łatwiej później kontrolować, co mam, a czego nie mam. Jak teraz tak się zastanawiam. Będzie trzeba tak zrobić, że chyba wezmę i jak coś już jest, bo czekaj, zobacz, na przykład tego kurczaka, nie? No, zrobimy na przykład, tutaj tu przenieś, to przeniosę tu, umieść, wołowinka, puszki damy tu, do magazynu, tu będą puchy, no nie? A, nie mam, dobra. A były chyba, ile było rodzajów tych? No nie, myślałem. Chyba, że po dwie tak półki obok siebie. Może by także po dwie, to wtedy więcej będzie. Ale to na razie, no to nie schodzi jakoś szybko, więc nie ma problemu. No, będzie trzeba jeszcze jedną kasę fiskalną ogarnąć. Na dwie kasy i ja po prostu będę wskakiwał na jedną kasę i pasuje robota, bo ja nie mam tutaj... W ciągu dnia, jak jest otwarty ten sklep, to nie mam za dużo, tylko królikami się zajmuję i tyle, nie? I ewentualnie klientów naprowadzam. Tylko kwestia, czy ja będę musiał siedzieć na tej kasie, żeby oni podchodzili do tej kasy, czy będą się sami kolejkować, jak będę widział, że stoją przy kasie, to wtedy będę wskakiwał na kasę i pasuje robota, nie? To 280 na godzinę. No ja bym chciał zarabiać 280 na godzinę. Nawet złotówek to już jest dobra stawka. No, to by nie chciał. Za 280 na godzinę to ja bym miesiąc popracował i sobie życie ułożył wreszcie. A co ty chcesz? Zapomniałem co chcę. Pewnie tutaj coś. Ono tu. A dobra, tego, no mamy tutaj, zobacz, jest. Fish. Tutaj masz, widzisz? Tu jest fish. Fish. No strasznie jest drogi ten pracownik, drogi, no wydaje mi się, że... Co ty chcesz znowu, babo? Miał delight puszka mokra? Nie ma problemu, chodź za mną, pokażę ci. Mamy bardzo dużo towaru w tym sklepie, więc w pełni rozumiem, że się pani zgubiła i nie była w stanie znaleźć tego. Hamie p***lony! Oskarż o kradzież, złapałeś mnie, policja już w drodze! Hamie, będziesz mi tutaj k***wa karmy dla kotów kradł! Pajaco, kurde, widać, że w dresach przyszedł, to tylko po... Dalać. Szybko, gdzie policja? Brać Polaka. Kurwa, to już trzeba mieć tupę, żeby przychodzić do sklepu zoologicznego i karmę dla kotów poddalać. Do roboty byś się wziął. Szybko, panie policjancie. Zabierać mi go. Dobrze mu powiedz, no. Dobrze, ta. Normalnie, kurde. Ale mu nagadał. I zabierę go. No. Kurde. Am jeden. Króliczki. Jak tam króliczki? Króliczki zadowolone. Zmieniam muzykę. Nudzi mnie ta muzyka. Tam mnie pewnie będzie usypiać, ale trudno. Tak patrzę na tą dostawę. Czekaj, tak patrzę na tą dostawę, byku. Mamy żarcie. A, są tylko trzy rodzaje tych. Ale mamy jeszcze miałz bites. Albo te tricy zamów, ty. Dodaj do koszyka. I... Jaką jeszcze karmę? Chyba tej karmy nie mamy, nie? Dodaj do koszyka. A, bo to jest łosoś. O, tak, zamów. Na razie będziemy się skupiać na produktach dla kota, później będziemy przechodzić na produkty dla psów, później dla królików, a później rybki, a później żółwie. Muszę mieć żółwie. Ty, a oni koszyki oddają czy nie oddają? Bo oddają, nie? Tylko po prostu tyle klientów mamy, że to trochę zajmuje. Kup pan królika, króliki są super. Kup pan królika. O, towar. A dobrze, że zamontowałem te kurde barierki w pierwszej kolejności. Bo ja wiedziałem od razu, że tu ludzie będą kradli od razu na potęgę. Od razu poszły te barierki i nie ma problemu. Dobra, i tutaj zamontujmy umieść asortyment. Tricy takie, paferskie, dobra. I tutaj daj, umieść mi łosoś, puszeczki. Tu możemy uzupełnić asortyment. Tutaj też możemy uzupełnić asortyment. No i powoli ilość towaru się zwiększa. Do tych puszek powinienem więcej zamawiać. Nie 20, a 40, żeby całą półkę wypełnić. Ustaw dzwonek. Jaki dzwonek? Ty, normalnie ustawiłem dzwonek, że jak ktoś wchodzi, to pies będzie szczekał. Pasuje. Zablokowane. A, tego nie mam. Dostosuj asortyment. A, okej, rozumiem, dobra. Dobra, jak tam Juan? Kurde, zaraz nam się sklep zamknie.
Ja tak naprawdę nic nie zarobiłem tutaj. Domówiłem tylko jedną rzecz i zabawę. Juan jeszcze weźmie wypłatę. Nie no, ja jutro pracuję bez Juana. Bez Juana jutro pracuję. Tak o. Bo ile on? On bierze 250 na godzinę. Sklep jest otwarty ile godzin? Sklep jest otwarty od 8 do 16, to jest co, 4, 8 godzin? No to hopi, ile to jest pieniędzy? Bym miał na kolejną dostawę, jak gdyby nie on. A jak opinię? Jest w porządku, mogło być lepiej, jednak nie narzekam. Aha, rozumiem. Obniż mu pensję? Ty właśnie, pensję mu obniżymy. Juan, słuchaj, ty za dużo bierzesz, dostaniesz 120. Pasuje? No, nie ma problemu. A połowę, co? No, mogę go z pracy, a mu dałem połowę pensji. Nie ma problemu. No. Dawać pieniądze, ja potrzebuję pieniędzy. Królik się sprzedał? Królik, nie, nie sprzedał się. Czemu nie kupują królików? Króliki coś nie schodzą, cholera. Nie wiem o co chodzi. Łaskawy byłem, no, takim szefem jestem. A mogłem mu kazać iść ze mną do sauny. Mogłem. Wyjazd służbowy do sauny z szefem, obowiązkowy. Chyba nie mogą się rozmnożyć króliki. Nie wydaje mi się. Szanowni państwo, czy państwo będą coś kupować, czy będą dawać, bo już jest po 16, a ja tutaj muszę pracownikowi płacić cały czas. Dobra, Juan, wiesz co? Idź do domu, idź do domu. Wstawaj, obsłuż klienta, ja to załatwię już. Króliczki są smutne, dlaczego? Bo jedzonka nie mają. O, zobacz, 779, pasuje robota. Juan, do domu, natychmiast! Idźmy stąd, witam. No, no, no. 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 Dobra, już wszystko umiem. Proszę was, ja mam 30 godzin przegrane w supermarket simulator, wiem o co chodzi. Boże. Zakończ podliczenie, biorę. Do reszty. Dycha. 1, 2, 3, 50, 70. Proszę bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. Żegnam. Nara. Siemano, cześć maleńka. O, dobry wybór. Proszę bardzo. 98. Odlicz. A, jeszcze to. Proszę bardzo, odlicz. O, i wszystko ten, i pasuje. Paragon dla pani. A nie, 6,50, nieważne. 6,50, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6,50, proszę bardzo. Paragonik, proszę bardzo. Do widzenia. Klienci się w ten... Zobacz, co klienci... Trzech klientów poszło w pizdu. No aż tak wolno obsługiwałem? Nie sądzę. Ale i tak zaoszczędziłem, bo chłon poszedł w pizdu. No dobrze, niech idą w cholerę. A ciekawe, czy to będzie, aż będę musiał to przetestować. Czy jak postawię drugą kasę i będę widział, że jest duża kolejka do Juana i wtedy tylko usiądę na tej kasie, to czy ci z tej kolejki przejdą do mnie, czy będą stali jak debile w tej kasie, którą już wybrali? No nie, to jest pytanie. To jest bardzo poważne pytanie. No dobra, no ale no trochę żeśmy tutaj ten uzupełnili. Trzeba by kolejne zamówienie zrobić. Jeśli chodzi o żarcie, jak z puszkami stoimy? Chyba trzy rodzaje puszek mamy, nie? Ale mamy jeszcze takie. Mamy tutaj jakieś Paulikin Plates. Pure Elegance. Pure Elegance. To są chyba takie. Nie, te są droższe. Paulikin Plates są droższe. Ale dobra, nie, no to w takim razie ryba z kocimiętką. Jakieś różne rodzaje tej ryby z kocimiętką. Kurde, strasznie dużo ich jest i nie wiem, czemu one się różnią. Poza ceną tak naprawdę. Nie, no nawet taką samą cenę mają. To wystarczy chyba jeden rodzaj. No co, będę się spuszczał na różne kolory tego? No dajcie spokój. Myszka dla kota na lince. Dodaj do koszyka. Robaczek na lince dla kota. Dodaj do koszyka, to już 2000 mamy. I można by teraz kuweta. O, kuwety takie. Szczotki dla kota. Obcinacz pazurów dla kota. Kotom się obcina pazury? Nawet nie wiedziałem. Są to wiem, ale kotom to myślałem, że one se same tępią na meblach najczęściej. Kołnierz dla kota. Obroża przeciw pchłom. Dobra, nie będzie obroża przeciw pchłom. Ale tylko 15. Ile mamy w koszyku? 300. Kurwa. Dobra, teraz zamów. Niech będzie. Ja też chyba za dużo tego zamawiam. Nie wiem, jaka jest lepsza strategia. Czy mieć po 5 towaru i mieć go więcej różnorodności, czy lepiej mieć taki zapas? Na pewno nie, różnorodność, no bo wtedy pewnie większa szansa by była, że klienci by się zorientowali. Ale znowu wydałem całe pieniądze i nie kupiłem drugiej kasy fiskalnej. Ale Juana nie będę wzywał. Nie, nie będę, nie będę. Juan ma wolne. Zobaczymy, ile zarobimy, jak Juana będę na kasie wszystko próbował ogarnąć. Bo ten Juan to jest za bardzo za sobożerny. Dobra. Biorę i tak. Umieść asortyment. Pyk. A ja nie mam miejsca. O, cholipka. O, cholipka. Trzeba jeszcze jeden ten by postawić. Wieszak. A, na tej dużej też mogę postawić te, ta? Okej. Tutaj te obroże. To jeszcze kupiłem. Umieść asortyment. Ty, to co ja kupiłem? Tylko tak naprawdę te i nawet nie mogę tego sprzedać.
Ale kasztan. To trochę lipa, powiem szczerze, trochę lipa. No tutaj przynajmniej te obroże tutaj dla pchlorzy żeśmy zrobili. No chyba, że tego ile tutaj? Trójka została tego. To może te po prostu bym usunął. O. Te koci miętki niech będą. No nie ma to za dużo jeszcze. Rachunki mi zaraz wlecą i się okaże, że splajtuję. Wcale bym się nie zdziwił. No nic, no trudno. Pomin noc. Będziemy po 5 kupować tych chyba. Trzeba będzie zwiększyć rodzaj asortymentu. Zapełnić te półki, które mamy. I to mam nadzieję, że nam szybciej zarobi. No nie? Dobra, otwórz sklep. Jak to nie otwórz? Otwórz sklep. Dobra, sklep otwarty. Królki tu wszystko mają. Jeszcze im jedzenie tutaj dam. Oczyści nie trzeba. No i się ustawiam i lecimy z tematem. Niech wchodzą klienci. Ja dzisiaj wszystko ogarniam. Dzisiaj jest dzień czystego zarobku, więc nie potrzebujemy żadnych kłanów, którzy tylko siedzą, nic nie robią i zabierają pensję. Krótka piłka. Biznes. Biznes. Gdzie są klienci do cholery?